Dziękuję bardzo. Witam na swoim referacie, wykładzie Państwa serdecznie bardzo i może krótkie usprawiedliwienie jakby tego tematu, który podałem, bo oczywiście temat jest tak szeroki, że nawet krótkie przykłady mogą się nie zmieścić w jednym roku, że jeśli chodzi o rachunek prawdopodobieństwa, ale ja mam pewien zamysł, od razu na początku go ujawnię, chociaż właściwie, jeżeli mi się uda, jak to ma działać. Może pomóc. Chodzi o to, że chciałem zwrócić uwagę szczególną na wkład polskich matematyków. Oczywiście na tle. Nie wiem, co się dzieje. Polskich matematyków na tle matematyki światowej. I to nie na tej zasadzie, że będę mówił o tym, jak tam matematycy polscy dołączyli się do pewnych innych rzeczy, tylko że właściwie byli w wielu wypadkach prekursorami, mieli pomysły jako pierwsi albo prawie w tym samym czasie jak inni matematycy czy uczeni na Zachodzie. Jednak ponieważ byli w cieniu w tym sensie, że właśnie Polska przez pewien czas nie istniała, a nawet jak istniała, nie była traktowana na tyle poważnie przez inne państwa, żeby przyglądać się wynikom, to też to gdzieś tam zostało w cieniu. Na jednym z wykładów słynny profesor matematyki, lwowski profesor polski, a później działający przez wiele lat w Ameryce, Mark Katz, użył takiego stwierdzenia, że jest to efekt Mateusza, czyli często tym wybitnym, właśnie znanym bardzo na Zachodzie uczonym przypisano wyniki, które nie do końca były tak w pełni ich, albo też byli współtwórcy, na przykład ze strony Polski, ale efekt Mateusza polega na tym, że właśnie tym, którzy mają, będzie dodane, a tym, którzy mają mało albo nie mają, zabierze się nawet to, co mają. I taka była ta kwestia. I teraz może, jeżeli mi się uda. Mam znowu ten sam problem, nie wiem dlaczego. Teraz już włączyło się. Ty mi zmieniamy krzywdę do prawa. Dobrze. Może jest krótka informacja dotycząca właśnie to, co powiedziałem wcześniej. Jest piękne stwierdzenie Hugona Steinhausa, który mówi, że matematyka powinna być traktowana w ten sam sposób jak na przykład medycyna albo pewne nauki techniczne albo jeszcze inne, która jest w stanie pomóc w pewnych problemach, które się pojawiają, czyli leczyć może istniejące sytuacje. To może to właśnie jest trochę wcześniej, ta myśl się pojawia w samym zresztą tytule mojego wystąpienia. Właśnie matematyka jest leczy choroby fizyki, leczy choroby innych nauk, czyli nie chodzi o to tylko, żeby poruszać się na poziomie już od razu specjalistycznym, ale żeby też w sytuacji problemów, które się pojawiają na przykład w fizyce albo w innych naukach, matematyk mógł doradzić w danym momencie. Oczywiście to nie jest może najważniejsze działanie matematyki czy matematyków, ale jednak bez tego jakby nie widać do końca w szerszym kontekście działania matematyki. To słynne stwierdzenie Steinhausa, że matematyka jest uniwersalna. Właśnie nie należy rozumieć tylko i wyłącznie w kategoriach zastosowań matematyki, ale to, że ona jest obecna i może właśnie służyć w różny sposób, w różnych sytuacjach. I może teraz sama idea prawdopodobieństwa, może krótko jednak powiem parę zdań, ale niewiele na ten temat, są te rzeczy może bardziej znane, pojawiła się już bardzo dawno. Oczywiście łączyło się to z pojęciem przypadku, a więc czymś, co nie może być do końca ujęte w prawa nauki i był z tym pewien problem, czyli uważano, że właśnie tutaj jakby matematyka się do tego nie nadaje, czy w ogóle nauki ścisłe, ponieważ ona musi operować tym, co jest ścisłe, co jest poddane pewnym ścisłym właśnie regułom. Jednak trzeba było pewne rzeczy obliczać, szczególnie
trzeba było. Były pewne sytuacje, które domagały się pewnych obliczeń, szczególnie kwestie demograficzne, teoria błędów, przestałe wieki o starożytności, takie rzeczy były rozwijane. Jednak matematyka była troszkę z boku od tych spraw. Szczególnie teoria gier, właśnie problemy gier hazardowych tutaj były bardzo istotne, jeżeli chodzi o tego typu... trochę poszedłem za daleko z tym wszystkim. Okres właśnie, może krótko etapy rozwoju prawdopodobieństwa. Okres początkowy bardzo długo trwał, bo aż od czasów starożytnych do XVII wieku, kiedy pojawiła się korespondencja, to jest dosyć ważne, między Pascalem a Fermatem, w którym była próba matematycznego obliczenia szans wygrania w kości. Takie rozważania właściwie filozofów, matematyków, trudno powiedzieć do końca, jak to było. W każdym razie pojawiły się pierwsze próby matematycznego ujęcia tego. Później były kolejne prace, szczególnie praca Huygensa z 1657 roku. Tam pojawia się pojęcie nadziei matematycznej i próba ujęcia tego w sposób matematyczny, a więc żeby wyliczyć to, nie podaję tego dokładnie tutaj, prostym wzorem. Później słynna praca Jakuba Bernoulliego z 1713 roku, którą często zalicza się do początku rachunku prawdopodobieństwa. Tam pojawia się tak zwana klasyczna definicja prawdopodobieństwa, a więc definicja, która w prosty sposób ujmuje, wydawałoby się, tą kwestię. Mówi o tym, że prawdopodobieństwo zajścia danego zdarzenia jest to ułamek, jest to pewien ułamek. Musimy podzielić przypadki sprzyjające do wszystkich możliwych przypadków. Tylko pojawia się tam pewien problem, zresztą ten problem nie od razu był dostrzeżony, że te przypadki, które rozpatrujemy, muszą być jednakowo możliwe, a więc synonim to właściwie jest jednakowo prawdopodobne. Mamy błędne koło, do tego jeszcze za chwilę wrócę. Tu mamy też właśnie słynny schemat Bernoulliego. Nie będę tego dokładnie omawiał. W XVIII wieku ma miejsce, znaczy XVIII wiek ma miejsce rozwój teorii prawdopodobieństwa, aż do pracy Laplace'a, teoria analityczna z 1812 roku, która okazała się pewnym przełomem, właściwie była podsumowaniem pewnych wyników. Tam pojawia się wszystkie wyniki, które wcześniej były, właściwie tam się też znajdują. Nie chcę tej historii przedstawiać, tylko tak króciutko na to zwracam uwagę. To jest XVIII wiek. Tak. Prawdopodobieństwo warunkowe, teoria błędów Gaussa, to już jest właściwie w XIX wieku, ale mamy tutaj cały ten okres intensywnego rozwoju. Wiek XIX, zgodnie z ogólną tendencją uściślania podstaw matematyki, również rachunek prawdopodobieństwa, chociaż nie był przez wielu uznawany za teorię stricte matematyczną, czy w ogóle nie był uznawany za teorię matematyczną, jednak był też poddany tym analizom, podstaw analizom logicznym. Problemem do rozwiązania było ustalenie granic stosowalności twierdzeń rachunku prawdopodobieństwa i budowanie dalszych uogólnień. Zaczęto właśnie wtedy intensywnie stosować rachunek do wielu innych dziedzin, do statystyki matematycznej, do statystyki, do nauk aktuarialnych, do biologii, psychologii, astronomii, szczególnie jeśli chodzi o teorię błędów. Tak. I teraz jest okres, druga połowa wieku XIX. Jest to szczególnie ważny okres, właśnie okres pewnego przełomu, o którym chciałem trochę więcej powiedzieć. Jest to czas znany, kiedy zostaje czas, kiedy niektórzy uważają, że fizyka się jakby kończy, czy zrobiła wszystko, co do niej należało. Wielu fizyków głosi tego typu poglądy w latach 70. XIX wieku, że nudny będzie okres dla fizyków w kolejnych dziesięcioleciach, w kolejnych wiekach, ponieważ będzie tylko trzeba powtarzać to, co zostało już wymyślone, że uważano, że cały świat został ujęty w prawa fizyki. I naraz jest taka próba dosyć wielka, próba Maxwella, Boltzmana, Clausiusa, próba właściwie połączenia mechaniki i termodynamiki w jedną teorię, wielka synteza.
tych dwóch nauk w oparciu o koncepcję atomistyczną. Wtedy w ogóle jest też pewien spór, czy w ogóle atomizm ma sens, czy to nie jest tylko stara jakaś metafizyczna teoria ze starożytności właśnie wzięta, która no, musi odejść do lamusa. Oni ją przywracają i w oparciu o nią próbują właśnie wyjaśnić zjawiska termodynamiczne i też w sposób mechaniczny, więc pokazać, połączyć mechanikę z termodynamiką. Właśnie w przypadkach termodynamicznych zjawiskach różnego rodzaju mamy wiele cząstek, które, jeżeli przyjmiemy koncepcję atomistyczną, które poruszają się no, w sposób właśnie dosyć różnorodny. Tych cząstek jest bardzo dużo, jest to ogromna liczba i ciężko rozwiązywać jakby no, równania tych wszystkich cząstek, czyli to, obliczać tory ruchu tych wszystkich cząstek, bo w przypadku na przykład no, jakiejś liczby, która w małej nawet objętości się pojawia, jest to rzecz praktycznie niewykonalna. Trzeba określić w oparciu o położenie, wektory położeń i pędów, trzeba by określić właśnie, wliczać równania dla każdej cząstki osobno, bo każda ma właśnie inny sposób poruszania się, inny sposób zachowania się. Wydawało się to bardzo trudne. Tutaj właśnie pojawił się problem zastosowania rachunku prawdopodobieństwa jako pewnego uśrednienia tych wszystkich właśnie ruchów. No, liczymy jakiś środek masy, który się porusza, obliczamy jego ruch, albo jeszcze w inny sposób. W każdym razie tutaj Boltzmann formułuje słynne drugie prawo termodynamiki, znane bardzo, bardzo dobrze w języku probabilistyki, ale tutaj właśnie chodzi o to, że w tym prawie pojawia się pojęcie też entropii, czyli porządek czy stopień rozproszenia układu i te rozproszenia układu oczywiście w trakcie wzrasta. Jeżeli mamy dwa zbiorniki, w jednym jest gaz na przykład, a w drugim nie, drugi jest pusty, to stopniowo oczywiście ten gaz z tego zbiornika jednego przejdzie do drugiego, wyrówna się poziom tych, no właśnie gazów w tych obu zbiornikach. Czyli do takiej równowagi dąży układ, oczywiście układ zamknięty. I tutaj też właśnie próbowano to w ten sposób wyliczyć, wykorzystując prawa mechaniki z jednej strony, ale właśnie stosując do pewnego uśrednienia tych wszystkich wyników, tych wszystkich ruchów, teorię prawdopodobieństwa. I okazało się, że w ramach, była dyskusja bardzo ostra, z jednej strony był opór tych, którzy nie uznawali teorii atomistycznej, żeby w ogóle ją wykorzystywać w fizyce, ale też było badanie podstaw tej teorii, pokazanie, że ona generuje pewne sprzeczności. Ja może na razie wskażę ogólnie takie dwie sprzeczności, na które wskazał Poincaré i Bertrand. Trudność wskazana przez Poincarego, to co wspomniałem już wcześniej. W definicji prawdopodobieństwa pojawia się błąd petitio principii, czyli prawdopodobieństwo zdarzenia jest stosunkiem liczb przypadków sprzyjających zdarzeniu do liczby przypadków możliwych. To jest sprzyjających i niesprzyjających pod warunkiem, a to aby wszystkie przypadki możliwe były jednako możliwe. I to wyrażenie właśnie jednako możliwe znaczy jednak to samo, co wyrażenie jednakowo prawdopodobne. I tym samym prawdopodobieństwo definiowane jest przy pomocy prawdopodobieństwa. Mamy błędne koło, właśnie tu jest ten problem. Ponadto definicja nie posiada dostatecznej dla definicji matematycznej ogólności, gdyż nie mówi nic o sytuacji, gdy nie wszystkie przypadki są tak samo prawdopodobne, a takich sytuacji jest więcej. Drugi paradoks Bertranda, to jest rok 1889, matematyk francuski formułuje następujące zadanie z rachunku prawdopodobieństwa. Znaleźć prawdopodobieństwo tego, że długość losowo narysowanej w kole cięciwy będzie mniejsza od długości boku trójkąta równobocznego wpisanego w to koło. Następnie podaje trzy różne rozwiązania i trzy różne wyniki tego prawdopodobieństwa. Okazuje się, że tych wyników właśnie może być no, dowolnie dużo, rzeczywiście zależy od tego, jaką wybierzemy tą przestrzeń, jak się dzisiaj mówi, zdarzeń elementarnych. Czyli teoria nie daje kryterium, którą tą przestrzeń należy wybrać. Również w samej tej teorii Boltzmanna były pewne trudności. Dwa podstawowe paradoksy, paradoks odwracalności, na to uwagę zwrócono, czyli równania mechaniki klasycznej w naturalny sposób są odwracalne, czyli w czasie, czyli gdy podstawimy za t minus t, właściwie nic się nie zmienia.
są niezmiennicze na tą zamianę, czyli do przodu jak do tyłu, jeżeli poruszamy się w czasie. Właściwie mamy tą samą sytuację. Tu nie ma jakiejś zasadniczej zmiany, jeżeli chodzi o stan układu. Znaczy, no, układ się zmienia, ale nie w taki sposób, że to było, nie byłoby symetrii w tym wszystkim. Natomiast w teorii Boltzmana wynika z jego prawa wzrostu entropii, że właśnie entropia układu zamkniętego rośnie w czasie. Mamy problem strzałki czasu, a więc nie ma tej symetrii przyszłości z przeszłością. I drugi paradoks powracalności. Każdy zachowawczy i zamknięty układ dynamiczny powraca po dostatecznym długim czasie w dowolnie małe otoczenie stanu początkowego. Natomiast równanie Boltzmana wykluczało taką możliwość. No, powrotu nie ma do stanu, który był wcześniej, bo wszystko się rozwija. Znaczy właśnie tutaj energie jakby się rozpraszają w danym układzie, no i powrotu raczej do stanu początkowego nie ma. Wydawało się, że ten paradoks jest nie do usunięcia, teoria nie nadaje się do obrony. Boltzmann próbował coś robić, ale tu niewiele oczywiście w tym czasie wskurał. Były różne propozycje, ja może te propozycje krótko przedstawię, koncentrując się też na propozycjach bardziej ze strony polskich uczonych. Pierwsza próba aksjomatyzacji rachunku, bo to wydawało się jakimś rozwiązaniem tego problemu, szczególnie w kontekście stwierdzenia czy propozycji Davida Hilberta, który na kongresie w Paryżu w roku 1900 podał całą listę problemów do rozwiązania dla matematyki i jeden z problemów, to jest szósty problem Hilberta, mówił, że należałoby niektóre teorie fizyczne zaksjomatyzować, czyli właśnie tutaj znaleźć dla nich ścisłą matematyczną podstawę i do nich zaliczył przede wszystkim teorię prawdopodobieństwa i mechanikę. To stało się impulsem dla wielu właśnie podjęcia dodatkowych badań, zintensyfikowania tych badań. I tu mamy pierwszą próbę aksjomatyzacji rachunku Boltzmana z 1908 roku. Bernstein w 17 roku podaje koncepcję oparcia podstawowych pojęć rachunku na relacji początkującej. Tu jest też częstościowa koncepcja von Misesa, czyli bardziej chodzi o pewne praktyczne obliczanie prawdopodobieństwa w oparciu o częstość występowania no, danych sprzyjających tych elementów, które nam które sprzyjają naszemu zdarzeniu, niż liczenie klasycznie prawdopodobieństwa. To jest tak ma definicja czy koncepcja częstościowa. Później była propozycja Borella. Ona bardzo była ciekawa, bo rzeczywiście bezpośrednio próbowała włączyć, czy pokazywała, jak można włączyć teorię prawdopodobieństwa do matematyki. To jest rok 1909, związania z teorią miary i przeniesienie idei prawdopodobieństwa w obszar liczb rzeczywistych. Wynik Borella mówił, iż prawie każda liczba rzeczywista z przedziału 0,1 ma asymptotycznie jednakową liczbę zer i jedynek w swym rozwinięciu dwójkowym. Czyli to jest, mamy rozwinięcie dwójkowe liczby, tam są zera i jedynki. Wiadomo, one występują losowo w różny sposób. I teraz twierdzenie Borella mówiło, że prawie wszystkie te rozwinięcia, te wszystkie liczby z przedziału 0,1 mają właściwie no, tyle samo zer, co jedynek. W tym rozwinięciu nieskończonym. Wydaje się to dziwne, tak, że prawie wszystkie. Był problem znalezienia takich liczb. Okazało się, że takie liczby oczywiście są, chociaż to często tak jest w matematyce, że to, czego jest bardzo dużo, że prawie wszystko, co jest prawie wszystkim, jest trudne do znalezienia. To tylko taka sugestia, znaczy taka uwaga, nie wchodzę w to dokładniej, ale to było ważnym impulsem dla dalszych badań. Tu jest propozycja Antoniego Łomnickiego, polskiego matematyka ze Lwowa, rok 1923, Fundamenta Matematyce, czyli w czasopiśmie wydawanym od roku 20, to jest dopiero trzeci rok wydawania, czy czwarty tego czasopisma, publikuje właśnie pracę o rachunku prawdopodobieństwa, pokazuje, w jaki sposób można ją oprzeć na teorii mnogości, teorii miary, precyzuje pojęcie zdarzeń elementarnych, zdarzeń losowych i prawdopodobieństwa jako miary określonej na zdarzeniach losowych. W tym duchu właściwie później problem rozwiązał w 1929 roku już dokładniej rosyjski matematyk Kołmogorow, to jest bardzo znana i ta teoria, tak zwana trójka Kołmogorowa, czyli przestrzeń zdarzeń elementarnych, później to się nazywa sigma ciało, czy tam sigma algebra zdarzeń,
No, i miara na tych właśnie na tych zbiorach S określona, tej rodzinie zbiorów S określona, była plus aksjomaty odpowiednio, które to określały, była podstawą tej teorii. Okazało się, że trafił jakby w dziesiątkę. To tylko tyle, jeżeli chodzi o tą, ten proces jakby budowania teorii aksjomatycznej. Dla fizyków z przełomu właśnie z przełomu XIX-XX wieku konieczność stosowania metod probabilistycznych wynikała z braku dostatecznej wiedzy o stanie układu. Tak się wydawało, że ponieważ nie można wiedzieć dokładnie, jaki jest stan układu, czyli położenie i pędu tych wszystkich cząstek, trzeba było rozwiązać, jak wspomniałem wcześniej, dosyć dużo równań, bardzo dużo równań, więc ta metoda jakby uśredniania czy stosowania rachunku prawdopodobieństwa wydawała się przykrą koniecznością. Okazało się jednak, i to są czasy już pierwszych lat właściwie XX wieku, kiedy się pojawia powoli mechanika kwantowa, że nie ma możliwości określenia dokładnie położenia i pędów cząstek i w naturalny sposób pojawia się prawdopodobieństwo znalezienia cząstki w danym obszarze przestrzeni fazowej. Zamiast cząstek mamy matematyczny obiekt, jest to gęstość prawdopodobieństwa. Ona zastępuje jakby ta gęstość prawdopodobieństwa cząstkę. Już teraz właściwie tego pojęcia stricte w mechanice kwantowej nie ma, właśnie mamy tego położenie w pewnym obszarze, tego co klasycznie nazywało się cząsteczką czy cząstką. Natomiast równania fizyki opisują rozkład tych prawdopodobieństw oraz ich zmianę. Czyli to już nie jest ruch, klasyczny ruch cząsteczki, który ma tor ruchu, jest ściśle przebiegający zgodnie z równaniami mechaniki klasycznej, lecz jest zamiast cząsteczki gęstość prawdopodobieństwa, pewne nowe pojęcie i rozkład tej gęstości właśnie w tej przestrzeni fazowej. To jest pojęcie już właściwie teraz, pojęcia czysto matematyczne. Oddala się trochę, nawet bardzo, matematyka czy fizyka tak ujęta od rzeczywistości. Kolejna rzecz, krótko właśnie, jeśli chodzi o polskich matematyków, tu jest znana, czy mało znana postać może Władysława Gosiewskiego, bardziej może Jana Łukasiewicza i Stefana Mazurkiewicza, trzech polskich matematyków. I tutaj króciutko o ich propozycjach, które miały duże znaczenie. One tam wchodziły w jakiś sposób w różne obszary badawcze, były cytowane, były podejmowane. Propozycja Władysława Gosiewskiego to jest z pracy o zasadach rachunku prawdopodobieństwa z 1906 roku. Dosyć zaraz do niej przejdę, ale może wszyscy oni właśnie chcieli poddać analizie logicznej. Zgodnie stosowaną właściwie w szkole filozoficznej we Lwowie, która była wtedy obowiązująca i przyniosło to pewne konkretne efekty. Tutaj może taka uwaga. Gosiewski proponuje odwołać się bardziej do definicji Bernoulliego, Jakuba Bernoulliego, niż do definicji Laplace'a, tak zwanej Laplace'a, czyli tej, która mówiła o ilorazie dwóch liczb liczących prawdopodobieństwo. To jest traktować prawdopodobieństwo jako część pewności. Czyli o co chodzi w tym kontekście? Zamiast traktować teorię prawdopodobieństwa jako matematykę przypadku, bo tak to w końcu wychodziło, że badamy przypadkowe zdarzenia, proponuję traktować ją jako matematyczną teorię tego, co pewne i możliwe. Z jednej strony pewne, z drugiej strony możliwe. Prawdopodobieństwo jest częścią pewności, również można mierzyć to, co pewność. Oczywiście tu mamy wtedy liczbę 1, która określa zdarzenie pewne, zdarzenie niemożliwe to jest 0, klasyczne podejście, ale ważna jest ta filozofia, czyli to nie jest nic tajemniczego, prawdopodobieństwo, to nie jest matematyka przypadku, tylko matematyka tego, co możliwe. To bardzo mocno wpłynęło na polską szkołę matematyczną i również polską szkołę logiczną. Jak wiemy, w późniejszym okresie właśnie Jan Łukasiewicz jest twórcą logiki modalnej. To jest jeden z twórców, pierwszy właśnie na świecie i również koncepcji rachunku prawdopodobieństwa opartej na logice matematycznej. To w jakiś sposób zaowocowało tego typu myśl, nawiązanie do tej idei, która wydawała się niewiele, mało znacząca, ale jednak jak się poddało ją głębszej refleksji, dość było, że jest to dosyć znaczące. Ja tu jeszcze zwrócę uwagę na propozycję Jana Łukasiewicza.
on się przeciwstawia podejściu epistemologicznemu w rachunku prawdopodobieństwa, czyli takiemu podejściu, który zakładał, że to, że musimy używać rachunku prawdopodobieństwa, wynika z naszej niewiedzy, czyli nie wszystko wiemy, a więc musimy szacować, w jaki sposób właśnie tym się posługiwać. Albo drugie podejście aleatoryczne, związane ze stanem badania rzeczywistości. Gdzieś na jakimś poziomie rzeczywistości mamy pewną przypadkowość, której nie możemy uniknąć, opisując ją możemy ją opisać tylko przy pomocy rachunku prawdopodobieństwa. Uważał, że jednak tu trzeba poza to wyjść, że jest jakaś możliwość budowania teorii relacyjnej, która przekracza te dwa podejścia, epistemologiczne, jakieś ontologiczne, czy epistemiczne i ontologiczne, i wtedy wiąże się z naszymi możliwościami poznawczymi otaczającymi nas rzeczywistości, ale te możliwości poznawcze są cały czas zmieniane i one jakby zależą w dużej mierze od nas. Czy to nie jest jakaś bariera, której nie możemy przekroczyć, mówi Jan Łukasiewicz. Otóż jest zupełnie pewne, że wszystkie stany rzeczy, które uchodzą za prawdopodobne, można przedstawić w postaci zdań. Byłoby zatem celowe mówić o prawdopodobieństwie zdań, tym bardziej, że w ten sposób nic się nie przesądza o istocie prawdopodobieństwa. To jest też kolejna propozycja właśnie, żeby przenieść problem na poziom rzeczywistości, na poziom języka, a nie mówimy stricte o zdarzeniach. Zresztą jak widzimy, w konsekwencji tak się stało, że rzeczywiście okazało się, że my nie możemy bezpośrednio opisywać tego, co jest, musimy w jakiś sposób stworzyć pewien model i dopiero ten model poddajemy opisowi i analizie. To jest naturalne we współczesnej fizyce, ale wtedy było to nie takie oczywiste. Czyli tutaj właśnie to przesunięcie na poziom meta. Tak, może już nie będę tego dokładniej analizował. Tu mamy krótko jego koncepcję. Pojawia się pewien ułamek probabilistyczny, po prostu pokazuje w oparciu o pewne aksjomaty, jak można taki rachunek prawdopodobieństwa w oparciu o algebrę i logikę zdań budować. Jeszcze propozycja krótko Stefana Mazurkiewicza, trzeciego z tych polskich matematyków, jednego ze twórców, znanego twórców polskiej szkoły matematycznej, obok Zygmunta Janiszewskiego i Wacława Sierpińskiego, ale mniej znany jest właśnie jego epizod, to nie może tylko epizod, bo to jest bardzo ważny obszar jego działań, badań w zakresie rachunku prawdopodobieństwa. Cały czas go to właściwie nurtowało, ten problem aż do jego śmierci, umiera zaraz po wojnie, jego książka, którą pisze całe lata właśnie z rachunku prawdopodobieństwa, ulega zniszczeniu w czasie Powstania Warszawskiego, jak wiele zresztą książek w tym czasie. Próbuje, będąc chory, ją odtworzyć, ale tylko częściowo mu się to udaje. Ona zostaje wydana później po wojnie, ale to już jest tylko fragment, jak widać, jego przemyśleń, które cały czas czynił. Parę prac zresztą wydał, parę artykułów w tym czasie. Między innymi są tam dowody prawa wielkich liczb, takie dosyć ciekawe dowody, które znalazły się w literaturze światowej. Też jest dosyć istotny jego udział w pewnych kursach, o których się może mało wie, tak przy okazji wspomnę o tym, kryptologii, czyli była tajna szkoła, tak, w której uczono tych przyszłych kryptologów. Mazurkiewicz tam był ważną postacią, zresztą on był też brze szyfrów w roku 1919-20 przy Armii Polskiej, gdy no właśnie okazało się, że rozszyfrowanie szyfru rewolucja sowieckiego było kluczowe dla zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej. To jest taki epizod. I jego badania w zakresie rachunku prawdopodobieństwa są kluczowe i jego zainteresowania w tym zakresie również tu odgrywały dużą rolę. To jest taki pomysł też jeszcze ciekawy, dotyczący badań podstaw rachunku prawdopodobieństwa i nie tylko tego rachunku, w ogóle podstaw innych teorii matematycznych. Mazurkiewicz proponuje analizę logiczną teorii prawdopodobieństwa oraz innych teorii matematycznych jako wstęp do dalszych badań matematycznych. Jest to droga wzwyż, tak to nazywa, oraz filozoficznych, droga w głąb teorii.
W ramach analizy logicznej chodzi o wskazanie pojęć pierwotnych i postulatów, czyli zdań, na których teoria dana się opiera, badania filozoficzne nad idealną treścią pojęć pierwotnych, nad ich stosunkiem do świata realnego i naturą postulatów są koniecznym etapem badań, chociaż nie są już zawarte w obszarze matematyki. I to jest ta myśl, żeby to cały czas było obecne, czyli nawet jak się uda pewną maksymatyzację zrobić, na przykład rachunku, czy pewne wyniki osiągnąć takie, wydawałoby się bardzo ścisłe, należy ciągle u tych podstaw tam siedzieć, tak, i patrzeć na to, co tam się dzieje, analizować, ponieważ no, nie może być tak, że przy tak złożonym problemie, jakim jest rachunek prawdopodobieństwa, jedna teoria cały problem rozwiąże raz na zawsze. To jest, no, musi ciągle być żywa, się rozwijać. Zresztą widzimy, że tu miał absolutną rację. No właśnie tutaj proponuję to oprzeć na pewnych postulatach, a nie na definicji stricte pojęcia prawdopodobieństwa. Uważam, że ta definicja jest zbyt trudna, podobnie jak definicja pojęcia liczby. Też właściwie takiej definicji stricte nie możemy podać poprzez pewne własności liczb. Podajemy, czym jest liczba, jeżeli inne jakby obiekty mieszczą się w tej definicji, też do pojęcia liczby możemy je zaliczyć. Tak się stało. Przez całe wieki, trzymając się jakiejś kurczowo jakiejś wizji, intuicyjnej troszkę pojęcia liczby, nie umiano wyjść poza pojęcie liczby naturalnej. To tylko była liczba przez wiele wieków. Mimo, że operowano innymi, ale trochę w ukryciu. Liczby ujemne, liczby tak zwane urojone, gdzieś tam w ukryciu pojawiały się, ale do nich się do końca nie przyznawano. Jednak okazało się, że można to rozszerzyć. To stało się dopiero w XIX wieku de facto, tak w pełni śmiały sposób, właśnie poprzez znalezienie pewnych własności, którym też te nowe obiekty matematyczne podlegają. I to właśnie jest analogia, o której wspomniałem, troszkę między pojęciem, rozwojem pojęcia liczby, a rozwojem pojęcia prawdopodobieństwa. Tutaj mamy definicję klasyczną, która właśnie została sformułowana dla tylko skończonych przypadków w ramach gier losowych. Później nastąpiło rozszerzenie teorii prawdopodobieństwa, czyli do sytuacji, gdy ilość przypadków możliwych jest nieskończona, ale przeliczalna ciągle. Tutaj narzędziem pozwalającym obliczać prawdopodobieństwo była operacja przejścia do granicy. Następnym krokiem rozszerzającym pojęcie prawdopodobieństwa stało się prawdopodobieństwo geometryczne, czyli wtedy odpowiedni iloraz całek był tym właśnie liczonym prawdopodobieństwem. To już nie wchodzę w szczegóły. Natomiast w ramach trzeciego rozszerzenia według Mazurkiewicza pojawiło się prawdopodobieństwo a posteriori rozpatrywane w statystyce, a otrzymywane jako wynik obserwacji częstości względnej występowania danego zjawiska. W tym przypadku wychodzimy poza schemat przypadków możliwych i sprzyjających występujących w definicji klasycznej. Po prostu badamy częstość zjawiska, jest to bardziej podejście empiryczne. Kolejnym rozszerzeniem, czwartym, w którym nie można stosować definicji klasycznej, było rozpatrywanie sytuacji, gdy nie wszystkie rozpatrywane przypadki są jednakowo możliwe. I to też się udało zrobić, to jest kolejna sytuacja. Właśnie jak powiedziałem wcześniej, Mazurkiewicz zauważa, że podobnie jak nie posiadamy ogólnej definicji liczby, wiemy jednak, jak się liczba zachowuje, tak samo nie musimy posiadać ogólnej definicji prawdopodobieństwa, aby to pojęcie stosować. Tak, i tutaj dosyć ważne jest tutaj taka krótka uwaga. Te badania Mazurkiewicza były przywoływane przez innych polskich matematyków, między innymi przez Antoniego Łomnickiego, przez Pawła Neumanna, który proponował traktować na przykład zjawiska statystyczne jako zjawiska stochastyczne, a więc poddane rachunkowi prawdopodobieństwa. Jest jednym zresztą z twórców statystyki matematycznej i uważał, że to podejście stochastyczne przekracza tą, wydawało się, magiczną granicę między determinizmem a indeterminizmem. Tutaj może być w sposób ścisły, możemy opisywać coś, co wydaje nam się na pewnym poziomie właśnie niezdeterminowane. Prawa stochastyczne właśnie determinują jako prawa. Bardzo ciekawa uwaga, jest to jeden z najwybitniejszych polskich, działających później w Ameryce, matematyków,
twórców statystyki matematycznej, również Aleksander Reichman czy Janina Hosjasion Lindenbaum, polska właściwie matematyk, która wykorzystuje teorię Mazurkiewicza, jego aksjomatyzację do budowania teorii indukcji, taką opartą na właśnie na ścisłych podstawach, teorię konfirmacji. To później wykorzystuje Carnap, słynny filozof Carnap wiedeński, do właśnie budowania teorii potwierdzenia. Tak, może tylko tyle, taka krótka wycieczka. No właśnie, tutaj może ta uwaga, o której mówiłem wcześniej. I teraz może krótko do propozycji Steinhausa i Marka Katza. Są to matematycy lwowscy, właściwie można powiedzieć relacje między mistrzem Hugonem Steinhausem, a uczniem Markiem Steinhausem. To są lata 30, szczególnie kiedy no właśnie zaczęli wspólnie pracować nad pojęciem funkcji niezależnych właśnie stochastycznie, czyli w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa. I może taka uwaga pierwsza, zanim do tego przejdę. Dosyć ważnym pojęciem w rachunku okazuje się pojęcie niezależności zdarzeń, czyli zdarzenia są niezależne, jeżeli prawdopodobieństwo iloczyny tych zdarzeń jest równe iloczynowi prawdopodobieństw. Naturalne, intuicyjne takie przeniesienie. Jednak oczywiście jest tu pewien problem, o którym mówił Mark Katz wielokrotnie, że my czasami łączymy zbyt ściśle to pojęcie matematyczne, które jest formalne, dosyć proste, formalne pojęcie, z tą intuicją, jaką mamy. I możemy wpaść w pewną pułapkę. Intuicja oczywiście, czy pojęcie potocznie rozumiane niezależności jest znacznie szersze i my tylko jakiś aspekt tego pojęcia ujmujemy w tej matematycznej strukturze. I tutaj chodzi o pracę też Steinhausa, która ukazała się w tym samym numerze Fundamenta Matematyce, co praca Antoniego Łomnickiego. I on tam matematyzuje grę w Orła i Reszkę. Jest to dosyć ważna praca. Jest to zagadnienie kanoniczne właśnie dla rachunku prawdopodobieństwa. Przedstawił nieskończone ciągi rzutów monetą jako ciągi zero-jedynkowe. Czyli mamy ciągi, te interpretował jako liczby rzeczywiste z przedziału 0,1, jako rozwinięcia dwójkowe liczb. Więc okazało się, że wtedy można było liczyć prawdopodobieństwa jako miarę pewnych podzbiorów właśnie na odcinku 0,1, dokładnie miarę Lebesga. Wtedy ta teoria Lebesga była bardzo popularna, wszyscy ją stosowali. Tu też do tego doszło. Okazało się to skuteczne, chociaż rzeczywiście to, co zrobił w pełni Kołmogorow, o czym wspomniałem wcześniej, miało znaczenie już takie no, dla całej matematyki światowej, ponieważ rzeczywiście udało mu się postawić kropkę na D. I tutaj pojawia się to pojęcie funkcji stochastycznie niezależnych, a więc de facto pojęcie zmiennych losowych i funkcji, które operujemy w rachunku prawdopodobieństwa, które też podlegają tego typu relacji właśnie niezależności. Tutaj problem jest monety uczciwej, kolejne rzuty są czy problemem tej niezależności, jak to się wyraża. Może tutaj przejdę. Zauważam Mark Katz bardzo ciekawą tutaj rzecz właśnie w tych swoich badaniach. Zlecił zresztą mu badanie problemu niezależności funkcji właśnie sam Steinhaus i później wspólnie napisali kilka prac. Pracowali zresztą nad tym przez wiele lat, już później osobno, ale ciągle inspirowani tą pierwotną ideą, żeby w jakiś sposób sprowadzić rachunek prawdopodobieństwa do teorii funkcji rzeczywistych, czy może szerzej nawet, ale w każdym razie do teorii funkcji, pokazać, że ona jest częścią pełnoprawnych teorii matematycznych. Jeżeli przez Hn oznaczymy liczbę orów w n rzutach, to no, ta suma to jest Hn, x1 to jest pewna właśnie funkcja zmienna losowa, tak się nazywa, która przyjmuje wartość 1, gdy wypadnie orzeł, mamy też ten rzut monetą słynny, a 0, gdy wypadnie reszka.
jeżeli, jak wyraża się w tym formalizmie fakt uczciwości monety, no to, że właśnie prawdopodobieństwo tego, że padnie orzeł i reszka jest takie samo, równo i na druga, a niezależność kolejnych rzutów, że właśnie prawdopodobieństwo tego, że wypadnie na przykład jedynka, zero, zero i tak dalej, jedynka będzie takie samo jak to, że liczymy osobno i mnożymy te prawdopodobieństwa, czyli taka rozdzielność tutaj tego na mnożenie. I tutaj zauważa, może nie wchodząc w szczegóły, tutaj Mark Katz, że ten rozkład, te sumy właściwie wielkości zmiennych losowych, tych wielkości poddają się w taki sposób zapisane, poddają się znanemu rozkładowi normalnemu, czyli okazuje się, że sumy wielkości niezależnych są związane z prawem rozkładu normalnego, tym słynnym rozkładem Gaussa, który właśnie takim się wzorem wyraża. To tak to mniej więcej wygląda. I to, czyli okazuje się, że liczby rzeczywiste również poddają się tym samym rozkładom, co błędy, co inne zjawiska. Właśnie z rachunku prawdopodobieństwa, czy z takich zwanych zjawisk podległych rachunkowi prawdopodobieństwa, i że to nie jest nic dziwnego dla matematyki, to są rzeczy normalne. W końcu pokazał inne sytuacje i stwierdził, że również kosinusy odpowiednio to jest, podlegają przy pewnej interpretacji też prawu rozkładu normalnego. Czyli możemy tutaj pokazuje dzięki temu, że wszystkie właściwie, że wiele tych pełnoprawnych teorii matematycznych poddaje się tym samym regułom, co teoria prawdopodobieństwa. Te teorie są do siebie podobne. I to taka uwaga dosyć ciekawa z roku 1969 Borysa Gniedenki, matematyka rosyjskiego, który komentując właśnie teorię Kolmogorowa tak pisze, że ta teoria opiera się na koncepcjach teorii mnogości, teorii miary, z logicznego czy też z filozoficznego punktu widzenia nie jest ani jedyną możliwą, ani też bardziej doskonałą od innych. Że trzeba być otwartym na inne. To, co mówili też tutaj matematycy polscy, żeby nie zamykać się, jak to się w dużej mierze stało jednak, że część ludzi zamknęło się na inne teorie, uznali, że mając teorię Kolmogorowa tak ładnie sformułowaną, będziemy mogli dzięki temu wszystko już otrzymać. Tutaj również mamy ciekawe spostrzeżenie Kazimierza Urbanika, jednego z uczniów Steinhausa, działającego po wojnie w środowisku wrocławskim. W swoim artykule po osiągnięciach mistrza w teorii prawdopodobieństwa zauważa, że rachunek prawdopodobieństwa w swej kolmogorowskiej postaci jest matematycznym modelem klasycznej mechaniki statystycznej i to można pewne zjawiska, które są w tej mechanice, zinterpretować w sposób właśnie odpowiednio zgodnie z pewnymi pojęciami w teorii Kolmogorowa. Tutaj jest to krótko przedstawione. Stan układu fizycznego to rozkład prawdopodobieństwa na przestrzeni fazowej, matematyczny model klasycznej mechaniki statystycznej, to używając języka fizycznego, przestrzeń fazowa, logika i stan, co w przekładzie na język rachunku prawdopodobieństwa daje trójkę Kolmogorowa, czyli przestrzeń zdarzeń, sigma ciało zdarzeń losowych i miarę prawdopodobieństwo. Stąd już krok do współczesnego opisu rozpatrywanej sytuacji za pomocą odpowiednio logiki będącej sigma algebrą Boola i miarą unormowaną na tej logice. Tam nie było wszystko gotowe jeszcze u Kolmogorowa, ale tam był właściwie już krok do dopełnienia tej teorii. I teraz efekty kwantowe, a w szczególności zasada niezależności Heisenberga powodują to, że boolowska logika nie jest możliwa do przyjęcia. Tam jest prosty system zero-jedynkowy. Tak upraszczając to, w mechanice kwantowej nie można tego stosować. Zastępuje się ją przez logikę będącą sigma kratą odpowiednio. I wtedy również pojawiają się tutaj pewne logiki podprzestrzeni środkowych nieskończenie wymiarowej przestrzeni Hilberta. To są znane dosyć rzeczy. W każdym razie okazuje się, że rachunek prawdopodobieństwa musi być rozbudowany, rozszerzony, trochę w inny sposób traktowany, żeby opisywać zjawiska kwantowe. Tak. To jest jeszcze taka uwaga, że po pewnym czasie doszli
matematycy do takiego wniosku, że w wielu wypadkach można jednak jakby wrócić do sytuacji mechaniki tej klasycznej. Łatwo pokazać na przykładzie pudełka sześciennego, tu jest taki fragment, w którym rój punktów materialnych odbija się od ścian według klasycznego prawa równych kątów. Zjawiska stochastyczne, można też tak wyjaśniać, otrzymuje się wyniki dotyczące ekwipartycji cząstek, czyli ich rozłożenia, równego rozłożenia w tym pudełku, według ruchu środka masy, które nie różnią się wcale od tych, które daje rachunek prawdopodobieństwa, a jednak są zupełnie inaczej uzasadnione. Klasyczne rozwiązanie zadania opiera się na postulatach, które ani matematycznie, ani mechanicznie nie dadzą się dowieść, natomiast tutaj operuje się tylko analizą matematyczną i własnościami ruchu bez sił zewnętrznych, a zamiast prawdopodobieństwa zjawisk otrzymuje się ich frekwencję czasową. Nazwałbym to ergodycznym poglądem na prawdopodobieństwo, czyli jego zastępowaniem przez średnie czasowe, czyli można wrócić do w pewnym sensie mechaniki klasycznej w wielu wypadkach, czyli okazuje się, że czasami po długich badaniach pewne klasyczne rozwiązania też tutaj są możliwe. Jeszcze może zmieniają kolory. Taki tak zwany model kołowy Kassa, dosyć znana rzecz, ale warto, żeby pokazać, w jaki sposób on odnosi się do tych paradoksów, które były wcześniej. Pokazuje właśnie, jak można tę sytuację, tych trudności, na które natrafiła teoria Boltzmana, rozwiązać. Na okręgu mamy n równomiernie rozłożonych punktów. N punktów równomiernie na okręgu. Z nich wybieramy zbiór S złożony z M punktów. W każdym z punktów jest umieszczona kula. Wyobraźcie taką sytuację, tak? Takie kule są na okręgu. Biała lub czarna. Punkty N poruszają się przeciwnie do wskazówek zegara. No, to jest szczegół, przeskakując do sąsiedniego punktu. Dokładnie taki przeskok następuje w jednostkach czasowych odpowiednich. Kule o środku w punkcie ze zbioru S zmieniają kolor po przejściu, a te spoza S nie zmieniają. I teraz zadanie jest takie proste. Znając początkowy rozkład kolorów, dowolny jakiś tam może być, znaleźć ten rozkład po danej liczbie ruchów. Czyli co się wydarzy po 5, 6, 10, tak, iluś tam zmianach ruchu, jaki będzie rozkład kolorów. Ten model jest zgodny z zadaniem mechaniki klasycznej, w pełni odwracalny, bo zamiana T na minus T, czyli czy poruszamy się zgodnie ze wskazówkami zegara, czy przeciwnie, nic nie zmienia w tej sytuacji. Widzimy, to jest dokładnie ta sama to samo. I realizuje powracalność dzięki okresowości. Okres wynosi 2n. Po 2n musimy wrócić do punktu wyjścia, czyli nie ma żadnego problemu. Wszystko jest zgodne z zasadami mechaniki klasycznej, a jednak widać, że tutaj możemy łatwo wprowadzić zasady prawdopodobieństwa, czy myślenie metodami prawdopodobieństwa. Mimo że układ jest właśnie deterministyczny, można wprowadzić do niego losowość. Wystarczy rozpatrzeć rodzinę wszystkich podzbiorów S, które mają podzbiorów tego zbioru N, które mają moc N. Okazuje się, że wartość średnia po wszystkich możliwych zbiorach wyrażenia takiego, gdzie NC od T to jest liczba czarnych kul po czasie T, takie uśrednienie, minus liczba białych kul po czasie T, po prostu dąży do wielkości, pewnej stałej wielkości, znaczy stałej, takiej wielkości, która właśnie tu jest, no, jakoś stabilizuje cały ten układ. Za efekty probabilistyczne, jak zauważył Mark Kass, są odpowiedzialne uśrednienie, to żeby, właśnie uśredniamy pewne zjawiska, to jest wygodne czasami w badaniach, podobnie jak jest w modelu Boltzmana, gdzie pojawia się, jeszcze problem nieskończoności, bo to jest tylko przejście do granicy, to w granicy to następuje to właśnie zbliżanie się do tej ustalonej, do pewnej wielkości. Natomiast podobnie z modelu Boltzmana, tam też pojawia się założenie o molekularnym chaosie i stąd się bierze losowość, czyli te cząsteczki, jak mówiliśmy, dążą w każdą w inną stronę. Musimy w jakiś sposób uśrednić je, no i też rozpatrywać to w sytuacji granicznej, czyli angażujemy pojęcie nieskończoności. To jest tyle, jeżeli chodzi o tą uwagę. Jeszcze może króciutko podsumowując,
Podsumowując, chociaż to jest ten moment, który pokazuje, w jaki sposób ten rozwój teorii z jednej strony odpowiedzią na pewne paradoksy, przynajmniej te związane z koncepcją Boltzmana, a z drugiej musi wracać do teorii klasycznej, aby te no jakby stare problemy dalej badać i rozwiązywać, ponieważ to jest bardziej zgodne z naszą intuicją. My bardziej czujemy, o co chodzi, gdy mamy normalny ruch po pewnych torach. I dobrze jest w pewnych sytuacjach dalej w sposób klasyczny to wyjaśniać. Dlaczego wyjaśniamy jednak w ten sposób w wielu wypadkach? Ponieważ jest to czasami, no właśnie, ułatwia nam po prostu pewne działanie, mimo że odchodzimy od pewnych podstawowych intuicji. Pewne twierdzenia łatwiej się wykonuje niż inne. Może proste jeszcze na końcu taka analogia. Taka prosta analogia. Wydaje się, że istnieje spór podstawowy między tak zwaną matematyką ciągłościową, matematyką dyskretną. To był taki moment też bardzo, bardzo, bardzo istotnego sporu, szczególnie w wieku XIX, jak zwykle wtedy wiele było sporów. Okazuje się, że to są dualne spojrzenia na matematykę, spojrzenie dyskretne i ciągłościowe. Oczywiście matematyka ciągłościowa jakby uwzględnia takie pojęcia, które wydawały się no, dla niektórych właśnie z tej przyczajonej do matematyki skończonościowej dziwne, jak pojęcie granicy, pojęcie właśnie ciągłości, nieskończoności automatycznie. Okazało się, że twierdzenia, które mają swoją postać ciągłościową, mają też postać dyskretną. Nawzajem możemy je sobie nawzajem przekładać, te twierdzenia. Jednak czasami wygodniej dowodzi się pewnych twierdzeń w sposób, przy mocy rachunku analizy matematycznej, czyli tak zwany ciągłościowy. Wygodniej, chociaż możemy tracić pewne intuicje, które są obecne w matematyce dyskretnej. Podobnie jest tutaj. Jeżeli chodzi o rachunek prawdopodobieństwa, my czasami gubimy pewne intuicje, przechodząc na rachunek prawdopodobieństwa, jednak pewne rzeczy się znacznie łatwiej dowodzi. No, w wielu przypadkach okazuje się, że nawet nie da się inaczej, przynajmniej na razie, tak? Ale jednak warto wracać do tych koncepcji klasycznych, które w pewnych obszarach też sobie radzą, a jednak właśnie są bliższe naszej intuicji. Dziękuję.